Cześć, zapraszam do odcinka, w którym będziemy poszerzać granice Argos poprzez kolonie. Mamy do wyboru albo Kalidon, która jest bogatą i rodzajną krainą, słynącą ze wspaniałych winnic. Nic jednak nie jest tak piękne, jak się wydaje. Kalidon, no, kojarzy mi się ze stworem dzikiem kalidońskim. Natomiast Milet. Nikt nie zna dobrze krainy Miletu po drugiej stronie morza. Daleko na wschodzie żyje tam jednak wiele potężnych narodów. Musi więc być bogata. Oby tylko wszyscy mieszkańcy byli przyjaźnie nastawieni do obcych. I z tego co pamiętam, w Milecie jest brąz. Brąz, który chcemy i potrzebujemy, żeby ogarnąć rzeźby. I decyduje się na delokalizację. Żadnemu z Greków nie udało się zawędrować tak daleko na wschód poprzez Wielkie Morze. Będziesz musiał rozważnie wybrać miejsce na rozpoczęcie budowy miasta. Lokalne ludy są skłócone, a ty jako przybysz będziesz przez nich traktowany z podejrzliwością. Królowa Etiopii Kasiopeja będzie szczególnie niezadowolona z twojego przybycia. Na szczęście trafią ją poważniejsze kłopoty. Kasiopeja chełpiła się, iż jej córka przewyższa urodą córki Posejdona, Nerei. Przez to teraz Andromeda ma zostać rzucona na pożarcie Krakenowi i Kasiopeja jest zdruzgotana. Gdybyś znalazł sposób na uwolnienie Andromedy, Kasiopeja okazałaby ci swoją wdzięczność, stając się cennym sprzymierzeńcem. W okolicy widziano także Hermesa o skrzydlatych stopach szukającego Perseusza. Bóg twierdzi, że w czasie swoich podróży widział przedmiot, który mógłby się przydać Perseuszowi. Podczas gdy Kraken przebywa na wolności, kontakty handlowe z innymi miastami nie będą możliwe. W razie kłopotów zwróć się do swoich sprzymierzeńców lub do Argos. No tak. Co dnie rujerze. Pamiętam, że ta misja jest dość skomplikowana i wydaje mi się, że będzie zdecydowanie dłuższa niż poprzednie dwie razem wzięte. Następujące cele musimy spełnić. Zabicie potwora, czyli Krakena. Spełnienie życzenia, opanowanie Etiopii. 16 stopków pszenicy, 24 kloce drewna oraz 8 sztab brązu potrzebujemy. Nie śpieszy się nam, gdyż i tak największym problemem będzie ogarnięcie tego potwora. Tak, mamy dziki, które będą służyły nam za jedzenie pewnie. Oraz mamy srebro, które pewnie będzie można wydobywać. No ja proponuję stworzenie miasta tutaj w tej okolicy, gdyż tu jest więcej dzików, a tam sobie zrobimy małą odskocznię. Jeżeli chodzi o to srebro, które mam nadzieję będzie można wydobywać. Trochę potrzebujemy ludzi, siły roboczej, więc miasteczko będzie dość sporawe. Na pewno potrzebujemy tych trzech budowli oraz zajmijmy się tutaj. Ogarnięciem żywności. O, w ten sposób. Agora zwykła. A zrobimy sobie komplet. Będę też potrzebował tutaj właśnie runa oraz oliwę po 16. No i powinno być ok. Spadek ceny na pszenicę. No dobra, ale skąd ja mam wziąć tą pszenicę? To mnie ciekawi. Okej. Mogę ogarnąć tutaj, ale to za chwilkę. Miasto Cypr. Ale jeszcze nic nie wiadomo. Jemy tutaj z pracownikami, nie jest źle. Cypr rozkwita.
Cypr sprzedaje brąz, a kupuje wino. No tak średnio. Już widzę, że będę potrzebował tutaj kolejne. Kolejne osiedle ze względu na to, że będziemy potrzebować sporo mennic, żeby wyrobić finansowo. Będziemy musieli sporo rzeczy sprowadzać oraz sporo rzeczy również dać od siebie ze względu na to, że nie możemy za bardzo produkować tutaj rzeczy, które są niezbędne. No co my tu mamy? Mamy tartak, okej, spoko, no ale co z tartak? Co nam daje tartak, skoro nie możemy sprzedawać drewna? Natomiast zdecydowanie możemy. A my nie potrzebować pewnie i bramy Hadesa są w sumie jeszcze. Aha, jeszcze oczywiście kultura. Na razie wystarczy. Jeszcze tutaj Agora. W ten sposób bezpieczeństwo. Szczerze radzę, byś się ożenił. Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy. Jeśli ci się nie uda, zostaniesz filozofem. Okej. Dobrze. I teraz możemy. Jestem Hermes. Czci mnie. Za dużo. A niektórzy z twoich obywateli zasmakują mojej prędkości. Resztę ogarniemy tartakiem. Drewno. Dobrze. I potrzebujemy zdecydowanie. Tak. Hurtownia. I będziemy potrzebować sporo marmuru. A także trochę brązu. I trochę rzeźb. O, i Perseusza możemy już ogarnąć. Nie pamiętam, co on tam dokładnie wymagał. Athena, Hermes, 3000, no dobrze, tragedii nie ma. Każdy geniusz ma w sobie szczyptę szaleństwa. Fenicja. Okej, może coś Fenicy będziemy mogli sprzedawać. Okej. I myślę tak, od razu sobie ogarniemy Hermesa ze względu na premię, jakie będziemy otrzymywać z tego tytułu. Okej. I pracownię rzeźbiarską. Dobrze, na razie nie. Więcej brązu nie potrzebujemy. Egipt. Fenicja kupuje wino.
A, sprzedaję drewno. Coś, co mnie kompletnie nie interesuje. A Egipt kupuje drewno. Masz ochotę na krakena? No to proszę. Wkrótce się złamie. Zobaczymy, czy się uda. Oby. Potrzebuję więcej marmuru. Życie wcale nie musi być ciężkie. Przekonasz się o tym, gdy oddasz mi cześć. Schronienie Hermesa nie jest... Nie jest gotowe. Muszę się skupić jak najszybciej na tym, na Perseuszu. Dobrze. Altana. Ta na Atenę może tutaj. Tu nie jestem w stanie gdzie portów budować. Port tylko tutaj. Proszę, pozwól mi spełnić to niezwykłe życzenie. Popatrzcie. Świetnie. Dziękuję. Życie wcale nie musi być ciężkie. Ja mogę pisać? Nie, tylko... Cześć. Miasto jest wspaniałe jak pieśni syren, a ty, o wielki przywódco, zasłużyłeś na nieśmiertelność. Potrzebuję trochę brązu. To jest najgorsze. O, muszę po prostu oprzeć się na tym. Życie wcale nie musi być na menicę. Przekonasz się o tym, ty oddasz mi cześć. No i jako toka to działa, ale. Tak oto działa, ale słabo działają te menice. Jak się nazywa przywódca? Nie wiadomo. O. Życie wcale nie musi być ciężkie. Przekonasz się o tym, gdy oddasz mi cześć. Dobrze, to marmuru mamy w opór. Rzeźby chyba też, czyli... Tu będzie działać ok. Jak powstanie to, to będziemy mogli... ogarnąć oliwki i oliwę. Jeśli oddasz...
okaż mi cześć, mój ukochany pies, będzie strzegł twego miasta. Świetnie. I teraz tak. Jak to wygląda? Potrzebuję drachmy. Aha, i jeszcze rzeźb potrzebuję. Marmuru już nie potrzebuję. Ale... Dawaj hajs. Życie wcale nie musi być ciężkie. Przekonasz się o tym, gdy oddasz mi cześć. Dawaj, 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 panie. Ale myślę, że to jest bardzo dobry plan. Okej. Okay. Teraz nie potrzebuję. Teraz wystarczy przerobić to na... Tak, tak. Wystarczy przerobić to... Wystarczy przerobić to na... Na rzeźby. No i to wystarczy. Życie wcale nie musi być ciężkie. Przekonasz się o tym, gdy oddasz mi cześć. Tak, potrzebne jest trochę pracowników. Tak. I to jest ok. Możemy już wezwać Herosa? Tak, świetnie. Jestem Perseusz. Jak wygląda Perseusz? Halo. Zamieni się wkrótce. Przebywanie w tym mieście to prawdziwa rozkosz. Ciekawe. Biedasz piszczy. No ale niech ci będzie. Kraken jest zabity. A co za tym idzie? Można... Tak. Fenicja. Nie import. Powiem tak, są słabo. Bo nic mi to nie daje. No, oprócz runa. O, tu możemy ogarnąć sobie to. Ogarnąć sobie to. I teraz tak. 8 sztab brązu. Ogarnąć. Etiopia zostaje wasalem. Pięknie. Doskonale. Wypełniłeś me zadanie i jestem z ciebie dumny. Z twojego rozkazu Perseusz zdobył moje uskrzydlone sandały, dzięki którym możesz teraz wykorzystać umiejętność latania, aby uniknąć niebezpieczeństw. Aby uczcić tę chwilę i uhonorować mnie, Hermesa, możesz teraz postawić pomnik. Super. Pomnika teraz nie będziemy stawiać. Nie wiem, czy można, on jest fajny. I nie wiem, czy można na przykład ogarnąć... Ale dawaj hajs. Czy można ogarnąć Etiopia, Egipt? Kto daje pszenicę? Jestem debilem.
O, tak. O, tak. I o, tak. Runno, runno. Czemu tylko 1200? Bier, panie marmur. Super. Albo. Ale bieda. Jeszcze po jednej fontannie chyba. Bo jednak nie ma zasięgu. Życie wcale nie musi być ciężkie. Przekonasz się o tym, gdy oddasz mi cześć. Dobrze, to wszystko. A jednak wcale nie było tak źle. 21 minut. Milet stanowi cenne uzupełnienie twojego imperium. Miasto jest uznawane przez Cypr, Egipt i Fenicję, które prowadzą z nim ożywione kontakty handlowe. Poprzez Milet Argos będzie miało dostęp do cennych towarów oferowanych przez te trzy narody. Królowa Kasiopeia będzie ci doskonale wdzięczna za pomoc w uratowaniu jej córki przed straszliwą śmiercią. Łaskawie zgodziła się zająć Miletem pod twoją nieobecność. Perseusz wszedł w posiadanie skrzydlatych sandałów. Obuwie to może się przydać w przyszłości. Jak widzieliście, wszystko się dobrze potoczyło. Opanuje Etiopia. No, okazało się, że Etiopia sama się przyłączyła. Zarezerwowaliśmy wszystkie trzy rzeczy, wszystkie trzy towary. Zabiliśmy Krakena. No nie była to może jakaś super łatwa misja, ale udało się ogarnąć przy pomocy sojuszników głównie. Bo to oni finansowali całą tę ambaras. No nic, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. 22 minuty leci teraz na liczniku i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Ciao.